właśnie ukazały się dwie płyty Marek i Marek. Sierota. Marzyliśmy o takiej płycie od lat, prawda? Marzyliśmy o takiej płycie i kiedyś podczas takiego wyjazdu zagranicznego, ale gdzieś powstała taka myśl, żeby zrobić coś takiego. Ja myślę, że dopiero teraz przyszły takie czasy, kiedy te wszystkie nagrania możemy kupić, prawda? Bo to nie jest kiedyś tak, że... niełatwo było o licencję na te utwory. I tak naprawdę to jest to historia Listy Przebojów Trójki, szczerze mówiąc, 80. i 90. lata. Tak, wszystkie te utwory były w Trójce grane. Nawet te, które ja wybrałem, one są takie lekko taneczne, to wszystkie te utwory grane były na antenie radiowej Trójki, gościły na liście, a ja wszystkie wtedy w latach 80. grałem w warszawskim klubie Hybrydy, a część z nich udało mi się jeszcze zaprezentować w Teleekspresie. No i przegrywałem te piosenki, pewnie nie wszystkie, ale niektóre z singli, które Marek dostawał zanim zaczął grać w dyskotece, były przegrywane do Trójki. Tak, żeby jeszcze nie trzeszczały, jak tylko dostawałem, a to były takie czasy, o których dzisiaj możemy sobie tylko, nie wiem, młodzi ludzie mogą sobie wyobrazić, że tak było, bo dzisiaj płyty są wszędzie, muzyka jest wszędzie, a wtedy tego nie było. Koledzy sportowcy wyjeżdżali na mecze, na zgrupowania za granicę przywozili płyty, rodzina, ktoś pojechał na wycieczkę i tak się zdobywało płyty. Słuchaj, tak dużo miało nie być, jeszcze tylko powiedzmy, że zestaw jest fantastyczny, a jeżeli pojawią się wersje winylowe, to będzie trzeszczało. To będzie trzeszczało, taka moda. Zapraszamy do posłuchania i do wybrania się do sklepu i zakupienia ewentualnie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i firma Sony Music razem, Marek i Marek. Zapraszamy. Someone's crying. No.